Cześć wszystkim. Witam Was dziś ze swojej szklarni, żeby pokazać Wam, co można mieć w styczniu, zresztą przecież cały okres zimowy, w swojej cieplarni. Ja mam właśnie taką pietruszkę i powiem Wam, że to jest naprawdę świetna sprawa, ponieważ pietruszka zawiera bardzo dużo witaminy C, która właśnie w okresie wzmożonych chorób jest na wagę złota. A że witamina C jest bardzo łatwo wytracalną witaminą, łatwo ją chociażby pod wpływem temperatury stracić, no to właśnie takie zjadanie świeżej pietruszki bez obróbki termicznej jest naprawdę wspaniałe, bo o ile w malinach mamy witaminy w różnego rodzaju innych owocach, to już kiedy te maliny są mrożone czy na przykład przetworzone na soki, to tej witaminy już tak dużo nie posiadają jak właśnie taka pietruszka, którą właśnie można sobie spokojnie skubać i zjadać bezpośrednio, tak jak ja to robię w tej chwili, albo dodawać do różnego rodzaju zup, czy to rosołu, czy barszczyku. Lubię, jak sobie pokroję świeżo zebraną pietruszkę i potem, jak mam nałożone już na talerzu jakąś zupkę, posypać sobie, a że nie jem gorących zup, tylko raczej takie letnie, to tej witaminy wytrąca się mi zdecydowanie mniej, aniżeli właśnie podczas gotowania. Dla porównania pokażę Wam pietruszkę, która jest na zewnątrz. I zobaczcie, tutaj dla porównania mamy pietruszkę na zewnątrz. Jak widać, dużo bledsza, dużo mniej dorodna niż ta, która jest w szklarni. Dlatego jeżeli macie taką możliwość, ja wiem, pogłucie, że to jest ważne, co masz do powiedzenia, ale teraz ja mówię. Więc jeżeli macie taką możliwość, no to warto właśnie posadzić u siebie w szklarniach, w cieplarniach, choć kilka kępek takiej pietruszki. U mnie jest wystarczające, w zasadzie mam 3 kępki tej pietruszki i dla naszej dużej rodziny jest wystarczająca właśnie na ten okres jesienno-zimowy. Muszę kończyć nagrywanie, ponieważ jak widać, skutecznie zagłuszają mnie moje koguty. Także na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.